Witajcie w nowym odcinku z naszą rodzinką biedaków. Mamy środę, 6 rano. Wszyscy oczywiście o tej porze wstają. Jak to Simsy. Nawet Sławomir już też tam, widzę, wstał. Więc niech sobie skorzysta. A Balbina? Balbina jeszcze dosypia, bo późno poszła spać. No ale cóż, ale wypadałoby podać śniadanie. Bo nie mamy za wiele rzeczy w lodówce. Dzisiaj w ogóle Kajetan ma urodziny. Ale widzę, że ona jest platynowa i wiecie co bym zrobiła? Bym ją troszkę odmłodziła. Tak, dziewczyny muszą sobie dokończyć swoje lekcje, bo nie skończyły wczoraj. Daj jej spokój, Sławek. Teraz ci się na amory wzięło, wiesz co ty zrób? Zrób coś dla siebie. I poskacz sobie na skakance chwilę. Boś gruby. Balbina też gruba. Także tak. A czy dziewczyny są w ogóle głodne? Są. Więc może zdążymy jeszcze zjeść. Powiem ci, że słabo ci poszło. Zostaw to dziecko. Ja będę decydowała o tym, kiedy je karmicie i mnie to nie obchodzi. Czaisz? Dobra, widzę, że Karolinka już odrobiła lekcję. To mogłaby sobie tu przycupnąć. Ty też jak skończysz. Adriana? Też się nie siądzie. Niech wszyscy tu zajdą. Marwinka zaraz zrobi śniadanie. Może spróbują trochę podjeść, to je potem odwieziemy do szkoły. Bo pewnie nie zdążą na autobus. Sławek. Dobra, weź to dziecko. Już nie mam gdzie siły. Kto tam ma jakiś problem? Diana. Omleciory. Nie mogłaś podać jej pod nos? Oczywiście wszyscy siadają, nie tak jak trzeba. Proszę bardzo, zjemy sobie teraz wszyscy śniadanko. Oprócz czwartka. Sławek woli karmić dziecko. Idź go odłóż. To też sobie zjesz. Widzę, że Balbina chyba odwiedzie dzieci do szkoły. Już darujcie sobie ten autobus. Diana, jak to by się chce siku mocno. Bo ona chyba jeszcze ma przeziębienie. Zdążysz? Zostaw to jedzenie, idź do kibla szybko. A reszta dziewczyn jest tak w miarę ogarnięta, dobra. I Barbina, jak skończysz, odwieź do szkoły wszyscy uczniowie. No, nic ci nie będzie, jak trochę poleżysz w brudnej pieluszce. W ogóle mamy bałagan w domu, nie ma kiedy tego posprzątać. Dosyć tych kugawędek. Do szkoły. Jazda. Odwieź dzieci Balbina. O, o. Sorry. Sorry. Czekaj. Nie, stój. Kurde, namieszałam teraz. Już jesteśmy spóźnieni. No nie, bo Diana nie pojedzie. No nie. Świetnie. No i nie pojedzie, bo jej skreśliłam. Myślałam, że ona po prostu na autobus ten. To idź do noga. Boże.
Trudno. Jak zwykle musiał być jakiś fail. Idziesz sobie skorzystać? No to sobie skorzystaj. Od razu tu weź sobie prysznic. Weź daj żerać psom. Weź posprzątaj. Przecież tu jest taki syf w tym domu. Ktoś musi to ogarnąć. O, a może na przykład Balbina? Wyłącz to, bo cię trzasnę. Nie mam cierpliwości. Nie mam cierpliwości. W ogóle mamy papugę, bo któraś tam chciała, chyba Diana chciała papugę. W sumie stwierdziłam, czemu nie. Nie trzeba się nią jakoś mocno zajmować, więc wiecie. Niech już se ma. No, posprzątamy ten cały syf. Tak, i wrzuć go do ojca. Też tutaj wyrzuć. Nie, ona musi go położyć na podłogę. Bo nie wiem, czego nie zrozumiała. Wrzuć go do ojca. Idź, sprzątaj. O, już zaczyna się starzeć, no cóż. Dzisiaj ma Kajetan urodziny, więc wyłączę chyba starzenie się. Na tym, po jego urodzinach. Ktoś wody nie spuścił w kiblu, ja nie wiem. Boże, zobaczcie ile sprzątania. A ty co robisz? Zmywasz naczynia? Które to warczyło? Nura. No. Nie wiem co oni robiły, co one robiły. Tobie towarzystwa brakuje? Weź się ogarnij. A nie, a chodź tutaj do samochodu. Sprzątasz? No to sprzątaj, przyspieszymy to sprzątanie. Jesteś tu? Jesteś tu, o, poszedłeś spać, super. A to nasza papuga. Chodź tu tylko. Chyba chce wyjść, bo się drży strasznie. Możesz jej dać jeść. Jeszcze. Tutaj się chce siku znowu. Masakra. To ją nakarm i się wysikaj. Ty już skończyłeś? Rób ten samochód, bo nadal potrzebujemy pieniędzy. Widzisz, że dom jest nieskończony. Myślisz, że Damian będzie ci się utrzymywał? Wstydziłbyś się, Sławek. Masakra. No i co, kupimy tortę i zrobimy urodzinki takie domowe małemu Kajetanowi, bez żadnej już imprezy, bo nie. Nie zdzierżę kolejnej imprezy, chyba najpierw muszę wyjąć tego moda na długie imprezy, bo będą mi tu siedzieć do rana. No weź się, co z tobą? Jeszcze nie ma tych... Aha, ty szedłeś zobaczyć co ten... I muszę go pilnować, no. Już? Wszystko ok? Dobra. To proszę przynieść Kajetana. A my tu jeszcze nad Sławkiem posterczymy, bo... Sławek olewa sprawę. Jak zarobimy trochę pieniędzy, to też wybudujemy Balbinie w końcu tą kwiaciarnię nieszczęsną. Bo przecież, kurczę, ona nie może... O Jezu, co to? Ważny test i Karolina obmyśliła błyskotliwy plan, zamierza użyć stereowanego radiem helikoptera, aby wylądować na biurku nauczyciela podczas przerwy i za pomocą zamontowanej małej kamery sfilmować test. W ten sposób nie otrzyma gotowych odpowiedzi i to rozwiązanie oznacza wiele pracy, ale to może sprawić, że Karolina będzie potrafiła rozwiązać test. Z drugiej strony można to także uznać za oszustwo. Co powinna robić Karolina? Co za dzieci ja wychowałam? Postanawia tego nie robić, ale zamiast tego wykorzystuje helikopter, jej projekt wygrywa. O, proszę bardzo. Ma histerkowanie, super, będzie z tatą naprawiała samochody. Chodź Sławek na urodziny syna. Zobaczymy, co nam wyrośnie z niego. No.
Tajtek, tajtek, co z ciebie wyrośnie? Czarne włosy po mamusi. Kajetan właśnie wyrasta z nim wlęcia i staje się małym dzieckiem. A ten już chce, zobaczcie, już chce, już. O rany boskie. Pokaż się dziecko, ty chcesz siku. To od razu czekaj, czekaj. Ojciec cię od razu wezmę. O co ty chcesz zapytać, tatę? Nie ma teraz czytania, teraz idziemy korzystać z toalety. Kogo żeś przyprowadziła? Przyprowadziłaś Marcelinę! O Jezu, przyprowadziła Marcelinkę! To jest córka Błażeja, ale fajnie! Kurczę, Belę! Pokaż ją! Ale super! Tak, właśnie taką miałam nadzieję, że... że ten... że oni będą razem do szkoły chodziły i się zaprzyjaźnią, nawet mają dobre relacje. Ale się cieszę. Barbina, znasz Marcelinę? Nie znasz Marcelinę. To musisz koniecznie ją poznać. Żebyś mogła ją... bo to twoja wnuczka jest. Gdzie ta Marcelinka? Tutaj jest. Rozmawiaj, pogawędka. Gest piątka. Gest serdeczny uścisk. Bawimy się trochę w te gesty, żeby nie... wiecie... relacje podnieść. Niech Barbina ma dobre relacje ze swoimi wnuczkami. Dobra. Ten opróżnia, to niech opróżnia. Co ty chcesz kupić? Wysokie krzesło. Na chwilę wyłączę bieg. O, Diana powraca do zdrowia, super. A ty, Sławek? Czemu mamy zimę? O, ja walę! Przecież zmieniałam to na wiosnę. Co jest? Nie wiem, musiało mi się coś nie zapisać. No niech to jasny gwint. Z komentarza, moi drodzy. Faj za fajnem, powiem wam. W ogóle ona jest taka śliczna, ta Marcelina. Zobaczcie ją. Ale ma strasznie dużo wypolitki w ogóle. Chyba jej jakiś make-up skoczył na twarz. W ogóle jaki to jest syf, zobaczcie, w czym ten pies leży. Trzeba je w ogóle wszystkie wykąpać. O, szaleje, no. Załatwiasz się? O, proszę. Tatuś z synkiem, no teraz to... masz swojego synelka, to musisz, wiesz... możesz się z niego bawić chwilę. Mam nadzieję, że się nie ożyga. Weź mu... wybierz ubranie codziennie i wybierz mu piżamkę. A potem go opróżnij. Opróżnij i idź się załatw. Kto tu siedzi przy kopie? Karolinka. Może w takich ogrodniczkach będzie sobie na co dzień grywał, czy w tym? Nie, w takich ogrodniczkach będzie biegał na co dzień. I damy mu takie I love you mom na piżamkę, żeby Balbinka miała czym się jarać. No i dobra, ty jesteś w miarę zadowolony z życia, mój drogi. Możesz się bawić klockami. Tatuś opróżni ci tutaj mocniczek i sam się załatwi, tak właśnie. A ty z kim tu rozmawiasz? Zostaw to wyczyść. Gdzie Marcelinka poszła? Zostaję tutaj, nigdy nie jadę, spadaj. Marcelinka! Gdzie jesteś? Tu jest Diana, sobie czyta książkę. Czyżby poszła do domu? Niemożliwe, pewnie się z psem bawi gdzieś na dworze. Albo i nie. O, jest w toalecie. Chodźcie się pobawić razem. Baw się rymowanka z klaskaniem. Baw się w łapki. Baw się w łapki. A ty w pamiętniku piszesz? Ojej, no dobra. Wyczyściłaś tą budę? Dobra, wyczyściłaś, to idź się ogarnij.
Na razie psy zostawimy w spokoju. Poza nagraniem je ogarnę, wiecie. Karolinkę, co tam robisz? Aha, idziesz do toalety, dobrze. Idź do toalety i weź prysznic. No tak, nie zmieniaj wygląd. No. Gdzie jest Kornelia w ogóle? Ona się bawi z psem. Dobrze, moi drodzy, ale wy musicie odrobić lekcję, wiecie? Te żółte chyba twoje, tak. Bardzo proszę. Ty się bawisz z tą? Dobra, tobie też brakuje rozrywki. O, ma zaznaczone, że to rodzina, także fajnie. Pokażcie mi to w ogóle. Aha, bo ty zapomniałam w ogóle o Jasmine. Ale to nic. Tak, Marcelinka Biedak. A Cyryl, kurczę, nadal samotny, trzeba się za niego wziąć. Bo jak to tak? Możecie jeszcze gestami sobie podbić. Już musisz iść? No dobra, szkoda. No trudno. W końcu, no już w sumie 19, cały dzień siedziała u nas, to pewnie Błażej się tam martwi. Weź sobie prysznic i chodź odrób lekcję. Kornelka odrabia? Odrabia. A Karolinka? Karolinka też powinna odrobić. I jak tam, Balmina, się czujesz? Ty jesteś całkiem spoko, ale ja bym chciała, żebyś popracowała nad swoją figurą, więc poćwicz sobie jogę. A Sławik się zajmie dzieckiem. Tak właśnie. Sławik się zajmie naszym dzieckiem, które trzeba położyć spać. O właśnie, bo już jest 19. Także Kajetanek do łóżeczka. No, pokażmy w ogóle go z bliska. Widzę, że już ma ciekawy nos. Nie, no nie jest taki zły. Nie jest taki zły. No i patrzcie, nie wiem, co jej kazałam robić, a ona przylazła tutaj do dziecka. I jak tu ich nie trzasnąć wszystkich? Właśnie, że Sławek go położy, nie ty. A to jeszcze książkę wyciągnęła z dupy, no. Ćwicz jogę, grubasko. Ogarnij się, Balbina, poćwicz trochę. Myślałam, że Sławek już wyzdrowiał, ale widzę, że jest nadal chory. Muszę tą zimę szybko wywalić, bo masakra. Wydawało mi się, że już to robiłam. Dzieciaczki odrabiają lekcje? No, prawie wszystkie. Balbina tutaj się gimnastykuje. No. Przecież dałam mu inną piżamę, hello! Dobra, nieważne. Idź weź prysznic. Idź śpi. O, tutaj fajnie kończę już lekcję, a przynajmniej Kornelka. Więc jak skończysz, kochanie, to idź sobie siusiu. I spać. Nie wiem, które łóżko było tutaj, chyba to. O Jezu, jaka zabawa. Trudno, będziemy rano się tym martwić. Diana dopiero usiadła do lekcji, ale jej jakoś tak idą te lekcje szybko. Masz jakieś hobby? Natura to jest twoim hobby, no. Powiedzmy. O tak, Balbino, jak ci idzie? Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć w końcu ten odcinek, jakże emocjonujący. Balbina już też kładę spać.
Niech się wyśpi, bo rano kolejny ciężki dzień. Trzeba się zająć rozwojem naszego małego dziecka. Także tak, na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!